Samoloty są jednym z najbardziej popularnych długodystansowych środków transportu, ale nadal skrywają wiele tajemnic. Czy samolot może latać bez jednego silnika? Czy za utrzymywanie maszyny w powietrzu odpowiadają wyłącznie skrzydła? No i najważniejsze, dlaczego czasami zdarza się, że pomimo wybrania miejsca przy oknie gapicie się w ścianę? Tutaj znajdziecie odpowiedzi na te pytania i wiele innych. 1. W kabinie pasażerskiej sztucznie utrzymywane jest odpowiednie ciśnienie, co powoduje, że powietrze jest tam suche jak na Saharze. Ma zaledwie 20% wilgotności. Z tego względu pasażerowie często mają wysuszoną skórę i spierzchnięte usta. Można by temu zapobiec, instalując na pokładzie nawilżacze, ale dla przewoźnika to dodatkowy koszt. Poza tym kadłub samolotu zbudowany jest w większości z aluminium i innych metali, które mogłyby ulec korozji na skutek nadmiaru wilgoci. Dopóki ten problem nie zostanie rozwiązany, na podróż lotniczą najlepiej po prostu spakować do bagażu podręcznego krem nawilżający i balsam do ust. 2. Co 37 sekund z portu lotniczego Chicago O'Hare startuje samolot. A u nas rozbudowują lotnisko w Radomiu. Może niedługo dojdziemy do podobnych wyników. 3. Skrzydła to tylko jeden z elementów niezbędnych do lotu. Na unoszący się w powietrzu samolot oddziałują cztery siły, które pchają maszynę naprzód, do góry, do dołu i spowalniają ją. Są to odpowiednio ciąg, siła nośna, opór i ciężar. To dlatego niektóre osoby czują ciąg do latania, a inne przeciwnie, zdecydowany opór. 4. W atmosferze systematycznie zwiększa się stężenie dwutlenku węgla. Z tego powodu samoloty coraz częściej napotykają silne turbulencje. 5. Boeing 747-800 to jeden z największych samolotów komercyjnych na świecie. Ma wystarczającą moc elektryczną, żeby zasilać 500 000 płaskich telewizorów. 6. Na pokładzie samolotu możecie poprosić stewardessę o koc, ale powinniście wiedzieć, że w niektórych liniach lotniczych takie koce pierza się tylko raz na miesiąc. Lepiej zabrać swój własny kocyk albo choćby szal czy kurtkę. 7. BD-5 Micro znajduje się w Księdze Rekordów Guinnessa jako najmniejszy i najlżejszy odrzutowiec. Ten mikrus mieści jedną osobę i waży mniej więcej tyle, co dorosła panda. 8. Airbus A380 to największy samolot komercyjny na świecie. Mieści na pokładzie 853 pasażerów. Ma długość 73 metrów i jeszcze większą rozpiętość skrzydeł, aż 80 metrów. To prawie tyle co Statua Wolności. 9. Największy obecnie używany i najcięższy w historii samolot to An-225, znany jako Antonow od nazwiska konstruktora. Może wystartować z masą całkowitą, czyli masą własną i ładunku, 640 ton. To więcej niż 3 parterowe domy. 10. Najbrudniejsze miejsce w samolocie to wcale nie łazienka, a składany stolik na jedzenie. Na takiej tacy znajduje się 8 razy więcej bakterii niż na przycisku spłuczki w pokładowej łazience. 11. Pierwszym samolotem, który okrążył Ziemię bez międzylądowania i uzupełniania paliwa w powietrzu, był Rutan Voyager. Lot odbył się w 1986 roku i trwał 9 dni, 3 minuty i 44 sekundy. 12. W każdej chwili nad Stanami Zjednoczonymi podróżuje 61 tysięcy pasażerów w 5 tysiącach samolotów. 13. W trakcie podróży lotniczej nie działa ponad 1/3 kubków smakowych, dlatego nawet najlepsze dania i napoje wydają się mdłe i bez smaku. 14. Tylko 5% populacji naszej planety kiedykolwiek było w samolocie. Większość z tych 5% lata regularnie. 15. Okablowanie instalacji elektrycznej w Boeingu 747 ma długość 225 km. To połowa długości Wielkiego Kanionu. Wszystkie te kable ważą łącznie tyle, co przeciętny samochód. 16. W samolocie może się Wam wydawać, że podróżujecie niewiarygodnie wysoko nad ziemią. W rzeczywistości jednak przeciętna wysokość przelotowa komercyjnych lotów to zaledwie 7% odległości od przestrzeni kosmicznej. 17.
Samoloty są czasami uderzane przez pioruny, ale mało kto wie, że mogą również same wywołać błyskawice. Tarcie między cząsteczkami powietrza a kadłubem lecącego przez chmury samolotu tworzy elektryczność statyczną, która może z kolei wywołać pioruny. Statystycznie pasażerski odrzutowiec trafiany jest przez jeden piorun na rok, ale wyładowania elektryczne są na szczęście raczej niegroźne dla nowoczesnych maszyn. 18. Podczas 3-godzinnego lotu wasze ciało traci 1,5 litra wody, co stwarza już ryzyko odwodnienia, a odwodniony organizm dużo dotkliwiej odczuwa efekty jetlagu. 19. Jeżeli nawet pierwsza klasa nie spełnia waszych oczekiwań, przewoźnik Emiratów Arabskich Etihad Airways oferuje zupełnie nowy standard latania, zwany rezydencją. Otrzymujecie do dyspozycji 3-pokojową kabinę z łóżkiem, fotelem, toaletką i prysznicem. Koszt takiego luksusu to dziesiątki tysięcy dolarów, choć ostateczna cena zależy oczywiście od trasy. 20. Choć na powietrzu nowoczesny samolot bez problemu znosi 51 stopni na minusie, na ziemi sprawy mają się zupełnie inaczej. W temperaturze poniżej minus 40 zamarza paliwo i samolot nie może wystartować. Gdy samolot jest w ruchu, paliwo rozgrzewa się przechodząc przez silnik, dlatego na wysokości przelotowej nawet ekstremalnie niskie temperatury nie stanowią zagrożenia. 21. Niektóre samoloty są w stanie kontynuować lot nawet jeśli jeden z silników uległ uszkodzeniu. Na przykład Boeing 787 Dreamliner może bez przeszkód lecieć na jednym silniku przez 5,5 godziny, zanim będzie zmuszony wylądować. Sporo mniejszych prywatnych samolotów ma jednak tylko jeden silnik, więc jeśli w waszej maszynie posypie się ten jedyny silnik, no cóż, macie wtedy okazję przez krótki czas poćwiczyć szybowanie. 22. Tankowiec Boeing 767 ma zapas paliwa wystarczający na napełnienie baków 1200 minivanów. Byłoby to jeszcze bardziej imponujące, gdyby minivany potrafiły latać. 23. Linia siedzeń nie zawsze pokrywa się z linią okien, a zatem rezerwacja miejsca przy oknie nie gwarantuje, że będziecie mogli się cieszyć widokami. W dużych samolotach jak Airbus czy Boeing przewoźnicy mogą ustawiać fotele wedle uznania. W klasie pierwszej i biznesowej odstępy między rzędami foteli są nieco większe, dzięki czemu pasażerowie mają więcej miejsca na nogi i ogólnie przestrzeni osobistej niż w klasie ekonomicznej. Tani przewoźnicy zwykle wciskają do kabiny pasażerskiej tyle foteli, ile się da, żeby sprzedać jak najwięcej biletów. Z drugiej strony okna zawsze pozostają w tym samym położeniu. Dlatego właśnie może się zdarzyć, że wasz fotel znajdzie się w dziwnej pozycji względem okna. 24. Legendarny naddźwiękowy Concorde, niegdyś najszybszy komercyjny samolot, rozbijał maksymalną prędkość przelotową ponad 2 machy. Przez długi czas rekord najszybszego lotu transatlantyckiego należał właśnie do Concorda. Ten super odrzutowiec pokonał trasę z Nowego Jorku do Londynu w niecałe 3 godziny, podczas gdy norma to 7 godzin. 25. Średnia prędkość przelotowa pasażerskiego odrzutowca to 925 km na godzinę. Jest on zatem 3 razy szybszy od Lamborghini Gallardo i ponad 4 razy szybszy niż wiatr wiejący podczas tornada. Robi wrażenie, co? 26. Na pokład samolotu nie wolno wnosić niczego, co zawiera rtęć, ponieważ nawet niewielka ilość tego płynnego metalu może poważnie uszkodzić aluminiowy kadłub. Rtęć wchodzi w gwałtowną reakcję z aluminium, penetruje jego tlenkową warstwę ochronną, co znacznie przyspiesza proces rdzewienia. 27. W przeciwieństwie do kierowcy samochodu, pilot może zdrzemnąć się podczas lotu. Na pewnych odcinkach trasy prowadzeniem samolotu może zająć się autopilot. W rozmowach z 500 pilotami 43% z nich przyznało, że zdarzyło im się przysnąć za volantem. Natomiast 31% zdradziło, że przynajmniej raz obudzili się, kiedy obok drzemał drugi pilot. 28. Maski tlenowe na pokładzie samolotu mają zapas tlenu na 15 minut. To wystarczająco dużo czasu, żeby w sytuacji awaryjnej pilot znalazł miejsce na lądowanie, albo chociaż obniżył pułap na tyle, żeby pasażerowie mogli swobodnie oddychać bez masek. 29. Odbywają się obecnie prace koncepcyjne nad projektem samolotu z odczepianą kabiną pasażerską. W przypadku awarii silnika kabinę pasażerską można by odłączyć od głównej części samolotu, a następnie bezpiecznie sprowadzić na ziemię za pomocą dużych spadochronów. Problem polega na tym, że większość katastrof lotniczych zdarza się przy starcie i lądowaniu, a nie z powodu awarii silnika podczas lotu. W takich sytuacjach odczepiana kabina wydaje się niezbyt trafionym pomysłem. 30.
Chociaż organy nadzoru lotniczego nie mają takiego przepisu w regulaminie, wielu przewoźników egzekwuje niepisaną regułę, żeby pierwszy i drugi pilot jedli różne posiłki. Dzięki temu, gdy jeden z nich dostanie zatrucia pokarmowego, drugi będzie w stanie pilotować samolot. 31. Odprawę online po raz pierwszy wprowadziły linie lotnicze Alaska Airlines w roku 1999. Z początku taki system był dostępny jedynie dla niewielu pasażerów i tylko na niektórych trasach. Dzisiaj natomiast jest to powszechna praktyka. 32. Ślad po przelocie samolotu to nic innego jak kondensacja. Dlatego zresztą nosi nazwę smuga kondensacyjna. Silnik samolotu produkuje między innymi gorącą parę wodną, która miesza się intensywnie z zimnym powietrzem i niskim ciśnieniem panującym na dużych wysokościach. Dochodzi wtedy do skraplania, a czasem nawet zamrażania pary wodnej. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Mamy też dla Was mnóstwo innych ciekawych filmików. Wystarczy, że klikniecie jeden z proponowanych. Życzę miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.